Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego ponad 91% osób ponosi porażkę w marketingu sieciowym. Zanim zaczniemy, chcę Ci oczywiście podziękować za zaufanie i za to, że zapisałeś się na to szkolenie. W kolejnych kilku odcinkach pokażę Ci dokładnie, jak w odpowiedni sposób budować swój biznes MLM z wykorzystaniem internetu oraz z jakich dokładnie strategii powinieneś korzystać. Na samym początku musisz zdawać sobie sprawę z tego, że marketing internetowy i MLM to są tak naprawdę dwa różne światy i nie wszystko, co działa w marketingu internetowym, zadziała również w Twoim biznesie MLM. Prawda jest taka, że większość technik trzeba po prostu trochę zmodyfikować i dopasować do marketingu sieciowego. I takim ostatecznym celem jest oczywiście to, aby pokazać Ci, jak w efektywny sposób rozbudować Twój biznes MLM i jak zapewnić sobie dodatkowy przepływ gotówki, dzięki któremu będziesz mógł utrzymać swój biznes MLM nawet w ciężkich czasach. Coś takiego możesz osiągnąć m.in. przyciągając do siebie odpowiedni typ ludzi, których następnie najlepiej kierować do Twojej strony internetowej. Jednak nie mówię tutaj o stronie, którą otrzymałeś od swojej firmy MLM. Musisz mieć specjalnie skonstruowaną stronę, która będzie zbierać dane Twoich czytelników, na przykład ich adresy e-mail. I budowanie takich stron w dzisiejszych czasach jest naprawdę bardzo proste. Możesz to zrobić w kilka minut, dodając swój tekst i przesuwając na przykład różne obrazki na ekranie. Więcej o tych stronach opowiem Ci dokładniej w kolejnych odcinkach. I uwierz mi teraz na słowo, że technologia to najmniejszy problem, jeśli chodzi o budowę Twojego biznesu. Dlatego dobrze Ci radzę, teraz nie zawracaj sobie tym głowy. Ok, przejdźmy już do dzisiejszego tematu. Dlaczego ponad 91% osób ponosi porażkę w marketingu sieciowym? Oto jeden z głównych powodów. Problem numer jeden to po prostu brak odpowiedniego treningu i prowadzenia po rejestracji w Twoim biznesie. Cały czas zadziwia mnie to, jak wiele firm oraz dystrybutorów w obecnych czasach, czyli w czasach internetu i nowoczesnej technologii, odradza albo czasami nawet zabrania używania internetu do budowy biznesu MLM. I teraz takie krótkie pytanie. W czym niby internet ma Ci zaszkodzić? Na przykład w powiększeniu Twojego zasięgu, a może w dotarciu do osób, których poza internetem nigdy w życiu byś nie poznał. Bądźmy realistami i przestańmy w końcu bać się tego internetu. Z każdej strony otaczają Cię coraz to nowsze urządzenia, a z upływem czasu będzie ich coraz więcej. Dlatego zamiast się bronić, lepiej zacząć po prostu konkretnie działać. Lista rodziny i znajomych, o tym naprawdę również bardzo dużo mówi się w branży. I fakty są takie, że istnieją faktycznie liderzy, którzy dzięki tej liście zbudowali ogromne biznesy. Można to zrobić i moim zdaniem warto taką listę stworzyć, ale nie będzie to na pewno łatwe. Bo trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że świat cały czas idzie do przodu i warto wspomagać się nowoczesną technologią. I ta lista to jest właśnie taki jeden z głównych problemów tej branży. Liderzy ze starej szkoły biznesu zaczynają przeważnie swoją pracę z nowymi osobami właśnie od listy Twojej rodziny i Twoich znajomych. Czyli jak to wygląda? Siadacie przy stole, dostajesz kartkę, długopis i na początek musisz spisać listę na przykład 100 znajomych. I teraz jeśli masz podobnie do mnie, no to ciężko będzie Ci zapisać 100 osób. Ale załóżmy teraz, że już masz taką listę zrobioną. I co dalej? Teraz czas na telefon. No ale zaraz, jak to? Tak bez przygotowania? No dokładnie, a co myślałeś? Dostajesz krótki tekst na kartce papieru i po prostu dzwonisz. Mogę się założyć, że już na pewno nie raz dzwonił do Ciebie jakiś przedstawiciel handlowy, u którego wyraźnie było słychać, że on po prostu nawija z kartki. Bez zastanowienia. Zasuwa jak leci i pewnie nawet nie rozumie tego, co czyta. I bądźmy szczerzy, budowanie listy kontaktów MLM to naprawdę jest koszmar senny w większości marketerów. Musisz budować listę kontaktów, tylko problem polega na tym, że tak naprawdę to nikt nie wie, jak robić to dobrze. I niestety czasami nawet 99% osób właśnie z tej listy rodziny i znajomych nie będzie zainteresowana Twoim biznesem. Tym bardziej, jeśli podejdziesz do tego bez profesjonalnego przygotowania. Jest to jedna z głównych przyczyn rezygnacji nowych osób. Ponieważ pozyskujesz kogoś do biznesu i każesz mu tworzyć listę znajomych. I co się wtedy dzieje? No niestety rzeczywistość wygląda tak, że po wykonaniu kilku telefonów Twój nowy partner biznesowy opada z sił. Traci entuzjazm i po prostu zajmuje się czymś innym. Większość ludzi po 2-3 miesiącach po prostu rezygnuje z aktywnego działania. Nie wiem, czy miałeś podobnie, ale zdecydowana większość osób po prostu nie potrafi zbudować tak zwanej właściwej listy kontaktów. Bo prawda jest taka, że oprócz tej listy rodziny i znajomych istnieje również inna lista kontaktów. Lista, na którą ludzie sami się wpisują. I są to osoby, są to ludzie, którzy chcą wiedzieć, czym Ty się zajmujesz i jak Ty to robisz. Ale to jeszcze nie wszystko. Zarabiasz od razu, gdy nowe osoby zapisują się na Twoją listę, czyli zarabiasz jeszcze zanim wspominasz cokolwiek w swoim biznesie MLM. I głównym powodem tego, że
postanowiłem właśnie nagrać to szkolenie i stworzyć aplikację systemową Top Network, czyli system marketingowy, który znajdziesz poniżej, to właśnie pokazanie Ci, jak od podstaw zbudować sobie właśnie taki dobrze działający system marketingu sieciowego, który w 90% możesz automatyzować Twój cały biznes MLM oraz aby oczywiście nauczyć Cię budowy tej właściwej listy kontaktów. Pokażę Ci, jak za pomocą odpowiednich strategii generować dziennie od 5 do 50 nowych kontaktów, czyli prawdziwych osób, które same będą wpisywać się na Twoją listę. I to są osoby, które same do Ciebie przyjdą, ponieważ one chcą wiedzieć więcej na temat Twojego biznesu i one chcą również wiedzieć dokładnie, jak Ty to robisz. I teraz, jak to możliwe, że te osoby same do Ciebie przyjdą? No to tak naprawdę nawet nie jest takie skomplikowane. Musisz się po prostu pozycjonować w odpowiedni sposób. Nie musisz od razu robić siebie tam jakiegoś wielkiego super eksperta. Krótko mówiąc, musisz stać się atrakcyjny dla drugiej osoby. Musisz mieć coś, czego ta druga osoba potrzebuje, czyli jakieś konkretne rozwiązanie na jej problem. I Twoje rozwiązanie może być na przykład w różnej formie, na przykład w formie poradnika, szkolenia wideo, różnego rodzaju instrukcji, ale oczywiście najlepiej, aby wokół tego rozwiązania zbudować sobie dobrze działający system marketingowy. I działania, które powodują, że zaczynasz przyciągać do siebie inne osoby, to nic innego jak tak zwany atrakcyjny marketing, który w zastosowaniu jest o wiele łatwiejszy, niż może Ci się to teraz wydawać. Jak odpowiednio korzystać z atrakcyjnego marketingu i jak zbudować własny system marketingowy, opowiem Ci już w kolejnych odczęściach tego szkolenia. Jeśli oczywiście chcesz, to już teraz możesz przyspieszyć cały ten proces, czyli krótko mówiąc, już dzisiaj możesz zobaczyć, jak taki system dobrze działa. Link do tego systemu znajdziesz poniżej. Zatem do zobaczenia już w kolejnych częściach. Cześć!